słuchajcie, co ja tutaj mam dzisiaj? Mam burdel z Wala z żurawiną. Z żurawiną, czyli wersja ta słodsza. Ale jestem bardzo, kochani, ciekawy tego Drwala w tym sezonie. Muszę to wypróbować. Żebym to dobrze otworzył, żebym go nie uszkodził. Bo to jest piękny butler. Jak widzimy tutaj, mamy bułeczkę serową, mamy ser zapiekany, mamy bekonik, mamy żurawinę, mamy wołowinę, mamy taką cudowną cebulkę, tą właśnie chrupką, i sałatę oraz sos żurawinowy. Tak jak mówiłem, bułeczka serowa, kotlecik, ser zasmażany, kotlet wołowinowy, bekonik, sałatka, cebulka prażona, no i żurawina. Cudownie. Będziemy próbować. Dobry. Świeży, bardzo, bardzo świeża wołowina. I ten ser bardzo dobry, taki zasmażony, ciągnący się. Cudowny. Oj tak. Smak wyborny. Czuję ten ser bardzo dobry. Czuję smak prawdziwej wołowiny. Tutaj nie musi być wołowina Kobe. Wołowina z McDonald'u bardziej mi smakuje niż ta droga wołowina Kobe. Dobre. Słodkie. Lekko słodkawe, żurawinowe. Wytwiętnie. Pierwszy dzień dwa z żurawiną jest mój. Ojeja. Mocny smak żurawinowy. Taki słodkawy. Wyjątkowo czuć prawdziwą żurawinę. To nie jest jakiś dżem. To jest prawdziwa żurawina. Trzeba się z nim rozprawić. Dobry, ma bardzo specyficzny smak. Taki mięsno żurawinowy. Bardzo ciekawy smak. Tak, bardzo dobry. Dużo. Zdecydowanie dali dużo bekonu, tak jak prosiłem, i dużo tego sosiwa żurawinowego, bo można zawsze poprosić o więcej bekonu i więcej sosiwa. To sosiwo naprawdę jest super. Chryste Panie. Wiem, czy nie trzeba, żeby być szczęśliwym, naprawdę. Chrupą czy betonik? Ale wyśmienicie. Dobra. Posprzątajmy tutaj odrobinę. Opuścić pudełek. Właśnie zrobiło troszeczkę tutaj dała, zarodniło. Dobra, to mamy. Tak, popić. Ser lekko zaklejający.
co wam mogę powiedzieć o burgerze Drwala w wersji żurawinowym? Żurawinowe. Otóż... bułeczka super, bułeczka syrowa, tak jak w każdym Drwalu, bardzo dobra, bardzo dobra. I to, kawałek syra ten panierowany, smażony, fajny, ciepluści, ciągnący się, wyjątkowo dobry. Bekon był zrobiony na chrupko, nie był twardy, ani nie był taki nijaki, miętki, tylko był zrobiony na chrupko, bardzo dobrze zrobiony bekon. Jak na McDonald's, wielki plus. Do tego wspaniałe na betonie, wspaniała wołowina, smażna, dobrej jakości wołowina. Tu nie trzeba nic więcej. Jeden plajster i jesteś super. Na to sałata i mamy sosik żurawinowy. Smakował mi wybitnie. Moim ulubionym Drwalem jest Drwal na ostro, ponieważ ja lubię na ostro. Natomiast pozostałe Drwale też są bardzo dobre. I ten Drwal żurawinowy jest wyjątkowo dobry. W zeszłym roku ta żurawina nie była aż takiej jakości. W tym roku ta żurawina jest wyjątkowo dobra i czuć, że to jest prawdziwa żurawina, a nie jakieś pierdumierdu. Tak więc nie ma się tutaj co stresować, jest naprawdę w porzo ta żurawina. Czy jestem wielkim fanem tej kanapki z żurawiną? Jestem fanem Drwala, ale ta żurawinowa dla mnie to jest za słodkie. Ja nie lubię, jak coś jest aż tak słodkie, bo mi jest ciężko wtedy to zjeść w takiej ilości. Natomiast bardzo lubię, jeżeli to jest na ostro albo na burgerowo. To wtedy lubię wybitnie. I ten Drwal... Jeśli są osoby, które lubią mięso z żurawiną i lubią klasyczną, prawdziwą, dobrej jakości żurawinę, nie jakąś drzemiastą udawaną, tylko prawdziwą żurawinę, to ten burger będzie tej osobie wyjątkowo smakował. Dla mnie on był bardzo dobry, ale nie jest moją ukochaną edycją, wersją Drwala, gdzie moją ukochaną edycją jest wersja na ostro. Ale mimo wszystko polecam, żeby wypróbować, żeby sobie wyrobić ten smak w formie testów, w formie wyćwiczenia podniebienia smaka. Polecam tego Drwala z żurawiną, bo naprawdę jest dobry. Jest zrobiony uczciwie i w Polsce nie ma innej kanapki w McDonaldzie, która byłaby aż tak uczciwie zrobiona. No, w ofercie stałej jest Big Mac. On jest bardzo dobry. Ale w ofercie sezonowej takiej kanapki nie ma. W Niemczech mamy Big Tasty Bacon, który jest w ofercie stałej. Oprócz Big Maca. I ten Big Tasty Bacon jest moim ulubionym z oferty stałej. Natomiast z oferty sezonowej moim ulubionym jest zdecydowanie tutaj Signature Collection, które co 2 miesiące się zmieniają. Natomiast w Polsce zawsze z tym był problem z tymi burgerami sezonowymi. I ten Drwal, który jest właśnie w sezonie zimowym, jest cudowną kanapką. Jest zrobiony genialnie. To jest kwintesencja kuchni, że mogliby dostać gwiazdkę Schafferin, nie Michelin, Schafferin, którą wymyślił mój kolega Szafa. Pozdro, Marcin. I ja jestem osobiście, moje ego zostało połechtane tym Drwalem do tego stopnia, że czuję się wyjątkowo. Po zjedzeniu Drwala, nawet jak mieliście ciężki dzień, to wszystko przechodzi i jest wszystko już dobrze. Tak więc polecam koniecznie, wypróbujcie Drwala z żurawiną, bo jest super. Jest 5 wersji Drwala i wszystkie wypróbuję. Wszystkie. Drugiego już dzisiaj wypróbowałem. Dzisiaj już drugiego i muszę. Koniecznie muszę, bo inaczej nie wytrzymię. Nie wytrzymię, jak nie przyjmę tego Drwala, bo... No, nie dam rady inaczej. Trzymajcie się i buźka pozdrawiam. Szerokości.